W tym filmie pokażę Ci, jak wykonać ściągacz na szydełku przy pomocy dwóch rodzajów słupków. Słupka reliefowego przedniego i tylnego. Mam nadzieję, że przypadnie Ci do gustu mój sposób wykonania. Na samym początku chcę zwrócić uwagę na włóczkę, z jakiej robiłam próbkę. Jest po prostu absolutnie niesamowita, słuchajcie. Ma tak niesamowity zestaw kolorystyczny, tak fajnie się to komponuje. I to nie jest tak, że wiecie, że te przejścia kolorystyczne one są co jakieś takie dłuższe, Odcinki, tylko one bardzo szybko, co 10 co 15 centymetrów, zmienia się ich charakter, bo są w bardzo różny sposób są, są nawijane. I powiem Wam, że motki wyglądają tak obłędnie. Kupiłam sobie kilka, kilka różnych zestawów kolorystycznych na próbę i po prostu ten jest obłędny i tak już nawet kombinuję jak. Czy nie, nie wydzierkam sobie może sweterka, bo są takie milusie w dotyku i naprawdę no, obłędne są. Jakby ktoś był zainteresowany, oczywiście wiadomo, gdzie je zakupiłam, to już chyba na głos nie trzeba mówić. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, gdzie je yy, u kogo je nabyłam, to bardzo proszę o wiadomość prywatną, albo na Facebooku, albo yy, tutaj pod tym filmem. Ja ten ściągacz. Wykonałam za pomocą słupków. Specjalnie użyłam tej włóczki, bo ona jest taka dosyć gruba, taka mięsista, i przez to bardzo ładnie ten splot tutaj wyszedł. Zobaczcie, tak to w przekroju wygląda. Naprawdę widać, że te góry i doliny są olbrzymie. Do wykonania tego ściegu, słuchajcie, są potrzebne tylko słupki reliefowe przednie i słupki reliefowe tylne. I tak na dobrą sprawę wykonujemy je na przemian. A jak już pokazuję, z uwagi na to, że ta włóczka jest taka, wiecie, bardzo melanżowa, jakby to powiedzieć, do zrobienia Tutaj razem z Wami próbki. Wybrałam jedno, jedno kolorową włóczkę, bo tak po prostu będzie łatwiej i, i prościej wam, wam zobaczyć, jak ja to wykonuję. Zrobiłam sobie taką małą próbkę, która ma parzystą ilość słupków, czyli po prostu zrobiłam na początek łańcuszek i jako, jako taki można powiedzieć pierwszy rząd, a w drugim rzędzie zrobiłam parzystą liczbę słupków. No, i teraz słuchajcie, jak będzie wyglądało wykonanie ściągacza na sedełku przy pomocy tych dwóch słupków reliefowych. Rozpoczynam moją robótkę od wykonania trzech oczek łańcuszka, obracam i teraz słuchajcie, z każdym słupkiem będę się wbijała tak, jakby słupek w słupek, tak? Ja na tych krótkich filmach short mam taki, taki jeden filmik, jak robić w ogóle słupek w słupek, no ale to już chyba, chyba już wiecie, bo już chyba śledziłem. Widzicie te wszystkie filmiki? Jak nie, to odsyłam Was do tego, do tego shorta. O, oczywiście, zegar, jak nie pies, a jak nie pralka, to zegar. I teraz tak, słuchajcie, na przemian wykonujemy słupek reliefowy, dwa słupki reliefowe przednie, czyli wkuwamy się pod słupek z poprzedniego rzędu słupkiem reliefowym przednim, przeciągamy przez dwa oczka i przez dwa oczka. Pierwszy reliefowy przedni mamy zrobiony. Teraz drugi. Drugi słupek reliefowy przedni mamy zrobiony. Teraz dla odmiany wykonujemy dwa reliefowe tylne, czyli nabieramy włóczkę. Wkuwamy się i tak wam prywatnie powiem, że ja bardzo tych tylnych nie lubię robić. Wkuwamy się od tyłu. Podsłupek z poprzedniego rzędu i teraz tak, pierwszy reliefowy tylny mamy zrobiony. I teraz pod następny e, słupek się wkuwamy i proszę bardzo, drugi reliefowy tylny mamy zrobiony. I słuchajcie, żeby było śmiesznie. Mamy tak, dwa reliefowe przednie, dwa reliefowe tylne. I teraz ponownie dwa reliefowe przednie, pierwszy. Drugi. Jeżeli macie dobre ucho, to na pewno słyszycie, jak po oknach dachowych moich uderza deszcz. Pomoże spowite deszczem, że już nie mówiąc co się tam na tym dolnym Śląsku dzieje. No miejmy nadzieję, że się nie wydarzy tragedia podobna jak kiedyś. Wracamy do reliefów. Dwa reliefowe przednie mamy. Teraz na nowo musimy zrobić dwa reliefowe tylne, czyli znowuż pod dwa kolejne słupki wbijamy się od tyłu. Czyli pierwszy reliefowy tylny i drugi reliefowy tylny. Nie wbijamy się w te same słupki, tylko z każdym kolejnym słupkiem wbijamy się pod, 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 pod w oddzielne. W oddzielne słupki z poprzedniego rzędu. Mamy dwa reliefowe tylne. Teraz ponownie dwa reliefowe przednie. Pierwszy i drugi. I tak słuchajcie do samego końca rzędu. Na zmianę. Dwa przednie, dwa tylne. Dwa przednie, dwa tylne. Teraz przyszłe, przyszedł czas na tylne. A więc pierwszy tylny i drugi tylne. No, powiem Wam, że często się tak dzieje, że gdzieś tam spadają te oczka z tego szydełka. No, ale jakaś jest nasza radość szydełkowiczów, jak później ukończymy naszą robótkę. Dobrze, dwa przednie. Pierwszy, drugi, pamiętajcie, nie zniechęcajcie się jak coś na początku nie idzie, odtwarzajcie filmik do skutku tak, aby, aby zrozumieć, czy słupek, jak się robi słupek, ściek, czy, czy dany wzór nie zniechęcajcie się, naprawdę. Słuchajcie, ja nie raz w swoim życiu aż dełkuję już naprawdę bardzo długo, bo ja tych zainteresowań to mam naprawdę sporo. Ja już, słuchajcie, nieraz rzucałam robótkami, także naprawdę. Tylko spokój. Melise, jak jesteś poddenerwowani, to Melise sobie zaparzcie. Dobrze, dwa reliefowe przednie i teraz zostały nam się tutaj dwa słupki i jeden kończący, więc robimy dwa tylne. I teraz jak zrobię ten rząd do końca wyjaśnię. Pierwszy i drugi. Nie ja wiem, że tak wygląda nieporadnie, ale chyba nigdy mi się nie zdarzyło, żebym słupki reliefowe tylne jakoś tak robiła elegancko. Dobrze. I słupek ostatni zwykłe. I teraz zaczynam nowy rząd trzema oczkami łańcuszka, obracam sobie robótkę, i teraz słuchajcie. I teraz uważajcie dokładnie, bo teraz powiem najważniejsze zdanie, które trzeba zapamiętać. Tam, gdzie robiliśmy słupki reliefowe tylne w poprzednim rzędzie, to w kolejnym robimy w tych miejscach przednie. A tam, gdzie robiliśmy przednie, robimy tylne. Zobaczcie. Zakończyłyśmy ostatni rząd dwoma słupkami reliefowymi tylnymi, więc teraz te dwa słupki musimy przerobić jako przednie. Czyli wkuwamy się od przodu pierwszy słupek i drugi. Tam, gdzie w poprzednim Rzędzie robiłyśmy dwa przednie, teraz je musimy przerobić jako tylne. No, żeby jeszcze chciał. Pierwszy tylny i drugi tylny. Słuchajcie, ja wiem, że to bardzo nieporadnie wygląda, ale tak jak wspominałam już wcześniej, reliefowe tylne jakoś tak nie są moimi ulubionymi słupkami. Dobrze. Teraz były dwa tylne, więc w to miejsce muszą być dwa przednie. Tam, gdzie są wypukłe, muszą być nadal wypukłe. Tam, gdzie są wklęsłe, musimy zrobić też wklęsłe. Tutaj mamy dwa wklęsłe, czyli były one robione jako przednie. To teraz musimy je przerobić jako tylne. I w ten sposób i drugi tylny. Czy już rozumiecie tą zasadę? No, pewnie, że rozumiecie. No, nie ma takiej opcji, żebyście nie zrozumiały. Teraz mamy dwa, które wyglądają jak przednie, ale one były robione w poprzednim rzędzie tylne. Więc teraz były tylne, przerabiamy jako przednie. Jeden przedni i drugi przedni. Bioruś, niech rap. I teraz mamy znowu były przednie. No to teraz przerabiamy jako tylne czyli wkuwamy się ze szydełkiem od tyłu. Pierwszy i drugi. Teraz dwa przednie. I tak na zmianę. Widzicie, wychodzi. Zaraz wam udowodnię, że wychodzi. Całą robótkę w poprzednim rzędzie rozpoczynałyśmy dwoma przednimi, co nawet widać tutaj. Więc teraz musimy przerobić przednie z poprzedniego rzędu jako tylne. I tylko musicie zapamiętać tą zasadę. Jak tą zasadę zapamiętacie, to. Zrobienie ściągacza na szydełku nie będzie stanowiło dla Was żadnego problemu. Czy już widzicie, że tworzy się nam fajny ściągacz? Taki ściek ściągaczowy. Dobrze, słuchajcie, ja poza kamerą przerobię jeszcze ze dwa, trzy rzędy, tak, żebyście. Żebyście po prostu lepiej zobaczyły, bo rzeczywiście w, w, tej, w tej tutaj próbce, z uwagi na to, że ona jest taka bardzo mocno kolorystyczna, tych kolorów, te kolory się zmieniają tutaj praktycznie z centymetra na centymetr, to tak może nie być to na pierwszy rzut oka zauważalne, ale tutaj w jednym kolorze chwila momenty będziecie widziały ten, ten wzór jak się tworzy. Także ja poza kamerą przerobię jeszcze dwa, trzy rzędy i zaraz do Was wracam. Dorobiłam jeszcze trzy rzędy w taki sposób, jak wam mówiłam, i teraz możecie już zauważyć, jak pięknie zaczyna się kształtować ten wzór. Widzicie? Już ładnie widać, że tworzy się, yy, że tworzy się ściągacz. Zapamiętajcie tylko jedną, proszę, zasadę. Robicie na przemian. Ja zaproponowałam dwa słupki przednie, dwa tylne, dwa przednie, dwa tylne i tak dalej. Ale możecie wymyślić własną kombinację splotów, to znaczy może być na przykład e, rząd e, e, słupków reliefowych przednich, tylny, przedni, tylny, przedni, tylny. Może być taka kombinacja. Może być kombinacja taka, że może być jeden przedni, trzy tylne, jeden przedni, trzy tylne i tak dalej, i tak dalej. O tym, w jaki sposób będziecie sobie formować, kształtować te rzędy, te, te słupki, naprawdę to już zależy od Was, czy zależy od tego, jaki będziecie miały schemat. Ja po prostu zaproponowałam dwa przednie, dla dwa tylne, bo tak uważałam, że najłatwiej będzie mi pokazać Wam to na próbce. Pamiętajcie tylko jedną zasadę. W tym rzędzie, w którym przerabiacie przedni, to z drugiej strony w tym samym musi być tylny. Tutaj, gdzie w jednym rzędzie robicie tylny, to w drugim rzędzie w tym samym musi być odwrotny. I taki sposób będzie wam się tworzył ściągacz przy pomocy słupków reliefowych przednich i tylnych na szydełku. Mam nadzieję, że metoda jest bardzo zrozumiała i bardzo prosta.